Witam sztywny gitu widzowie, witam serdecznie, słuchajcie. Zaczynam oczywiście kolejny odcinek Gotika, jeżeli byście słyszeli Kroniki Mertany, oczywiście z modem. Jeżeli słyszelibyście strzały, to jest tak zwany Sylwester, godzina 18. No i co można robić Sylwestra o godzinie 18? Oczywiście, że nagrywać odcinek, więc witam, wy widzicie to pewnie tydzień później, ale no trochę nagrałem na zapas. Słuchajcie, więc jeżeli by była jakaś głośniejsza muzyka, no to nie będę przecież chodził po sąsiadach i kazał włączyć muzykę w Sylwestra, więc na razie nic się... O, podmokłe pismo jakieś znalazłem. O, proszę bardzo, ty, tego nie widziałem. Dobra, słuchajcie. No, więc jakby były te strzały i tego owego, no to jak coś, przepraszam. A my, słuchajcie, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, czyli zobaczcie sobie na samą górę, jedynkę u strony żeglarza, po prawej stronie jesteśmy. Na takiej małej wysepce, dlaczego tutaj jesteśmy? Bo tutaj mamy taką misję jak ta ryba nie śmierdzi. I tym chciałbym dzisiaj zacząć odcinek. Liam chce, bym udowodnił przydatność współpracy z gildią kupiecką. W tym celu muszę popłynąć na plażę na wschód od ustronia żeglarza i poszukać specjalnej sieci z haczykami oraz zaginionego rybaka, który jej używał. Zaginiony rybak niestety jest dead. Tamtego, kurczę, gagatka smokowatego nie pokonam, chyba żebym miał jakąś jakąś fajną broń. Co to w ogóle jest? Proca. Proca używana przez żaboludzi. Tak, spotkałem żaboludzi, ale to wam troszeczkę później opowiem. Dużo rzeczy sobie pozapisywałem w ogóle... O kurwa, wyrzuciłem coś. Dużo rzeczy sobie pozapisywałem w notatniku, ale to będziemy rozmawiać później. Tutaj mamy zniszczoną sieć rybacką, która jest nam potrzebna do misji właśnie ta ryba nie śmierdzi. Niestety, znalazłem ciało rybaka. Miał przy sobie ową specjalną sieć, jednak jest zniszczona. Ciekawe, co Liam będzie miał na ten temat do powiedzenia. No i teraz niestety... Muszę przepłynąć tą całą drogę, ale oczywiście, że wam to oszczędzę. Takim małym akcentem zaczynamy i widzimy się za sekundkę. Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na plaży. I słuchajcie, możecie na sam początek w ogóle lajka zostawić. Zapomniałem o tym powiedzieć, najważniejszy, i subskrypcję. I wpaść oczywiście na mój drugi kanał. Zobaczcie sobie rewinda, widziało 1100 osób. Jeżeli nie widziałeś jeszcze, to no to możesz zobaczyć. 1100 osób widziało przed tobą. Mała ta liczba. Nie chcę już mi się robić tym rewindów, ale co, dosadek trochę, ale miało być 100 tysięcy, ale dopiero jeden dzień minął, trzymamy kciuki widzowie. Niestety znalazłem ciało rybaka, tak, my mamy się udać do Liama, tak? To jest Sven, czyli czy ty coś ciekawego masz teraz do powiedzenia? Nie, to chyba mu w ogóle tą łódkę zepsuliśmy. Musimy porozmawiać z Liamem, gdzie ja znajdę Liama? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, tak sobie tu już zacząłem odcinek. Mówię, no jesteśmy na plaży, tego trzymam i pewnie kurwa będę Liama szukał. A nie, to jest chyba Liam, tak? Uja, to jest, czemu zawsze te postacie, które są mi potrzebne, to akurat ich nie ma? Jest Arnold. Ale gdzie jest kurwa Liam? No jak ty nie jesteś Liam, to już nie wiem. Oczywiście, że to jest Liam. Witam serdecznie. Twój kolega. Niestety, Sadek. Cholera! Niedobrze! Był całkiem niezły. Co mu się stało? Zaatakowały go topielce. Przy jego ciele znalazłem też twoją cenną sieć. Trochę podniszczoną. Jednak straszne cholerstwa z tych topielców. Nawet bardziej niż z poborców podatkowych. Bardzo uszkodziły sieć? Pokaż. Masz. Sukin syny! Kompletnie nie nadaje się do użytku. Na naprawę będę musiał wydać niemałą fortunę. No widzisz, no to zapraszam. Co z twoim zdaniem o gildii? To zapraszam do gildii. Niezmienne. Nie okazałeś się przydatny, więc nie mam ochoty nawiązywać z nią współpracy. Przecież przyniosłem ci sieć, tego chciałeś. Przyniosłeś mi zniszczoną sieć? Nic mi po takiej. Przekaż temu całemu Armarowi, że nie zawrę z nim żadnej umowy. A gdybym załatwił ci za darmo naprawienie sieci? Nie ma szans! Taką sieć potrafi naprawić tylko Balni, a on zaraz wyrusza na połów. Jeśli przez ciebie będzie miał opóźnienie, to nie ręczę za siebie. Daj mi sieć, jakoś dam sobie radę. A żeś się uczepił? Niech ci będzie, bierz. Pamiętaj, jeśli przeszkodzisz Balniemu w pracy, to dowiem się o tym Balni szybciej, niż będziesz w stanie powiedzieć gildia kupiecka. Dobrze, rozumiem. Dobra. Ryby biorą... Dobra. Zobaczmy, co tam jest wpisane.
Liam uznał, że przyniesienie mu zniszczonej sieci rybackich to za mało, by zgodził się nawiązać współpracę z Arachsos. Balni mógł je naprawić, ale nie może przez to opóźnić połowu. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby szybko się tym uwinął. Znajdę go w jaskini przy opuszczonej wieży. No dobra, myślę, że coś skombinujemy. Rzucimy jakiegoś golda, może my pójdziemy złowić ryby, może my mu damy ryby. Coś ogarniemy, potrzebujemy tutaj klienta zaciągnąć do naszej gildii kupieckiej, żeby oczywiście po pierwsze dostać w kurwę pitosu. No a po drugie zyskać w oczach Lorenzo i może jakiś awansik, może jakaś lepsza zbroja. Wydałaby się może jakiś fajny expik. To zawsze na propsie. Mam wrażenie, że jesteśmy kurwa słabi. Że to 38 odcinek, może coś takiego jest pewnie. Mniej więcej. Nie wiem, czy mniej, czy więcej, ale no tak koło 40 odcinka jesteśmy, a ja nie potrafię nawet zabić tego wielkiego ognistego jaszczura, no. Słyszałem, że potrafisz naprawiać sieci. Owszem. Co w związku z tym? Mam tutaj jedną zniszczoną. Mógłbyś ją dla mnie naprawić? Nie mam teraz czasu. Zaraz idę łowić. Wróć, kiedy skończę. Tylko, że zależy mi na czasie. Mi również, młodzieńcze. Przyjdź później. Co potrzebujesz? Ile ryb zazwyczaj łowisz podczas połowu? To zależy. Czasami żadnej, czasami 20. Nie ma sprawdzonego przepisu na udany połów. Morskie zwierzęta są na to zbyt kapryśne. A jakbym zrekompensował ci opóźnienie w połowach? Mam przy sobie parę ryb, mogę ci je oddać. Ja w zamian miałbym naprawić twoją sieć. W sumie brzmi to rozsądnie. Proszę, ryby dla ciebie. Bardzo dziękuję. Zgodnie z umową naprawię twoją sieć. Daj mi ją tutaj. Ile oddaliśmy? Proszę. 20? 20. No dobra, jest to dużo golda, ale trudno się mówi. Myślę, że więcej odda Lorenzo. Dobrze. Powinno być wszystko w porządku. Dzięki. I na razie. No i wszystko. Dogadani. Coś nowego? O kurwa, a ci się głos zmienił. No dobra, idziemy dalej. W ogóle tak mi się zajebiście, słuchajcie, ostatnio ma gra w Gothiczka. Nie zawsze są takie dni, w których oczywiście chce się nagrywać. Czasem jest jak jest, odcinki są codziennie, przynajmniej się staram, no jeżeli nie mam internetu albo dzieje się sytuacja kryzysowa, no to nie mam jak wrzucić odcinków, ale w takim wypadku staram się, w innym wypadku staram się oczywiście nagrywać codziennie. No i nie zawsze jest dzień, w którym po prostu siadasz i mówisz: o, nagram sobie odcinek, nie? I czasem są dni, w których siadasz i mówisz: ja pierdolę, znowu ten jebany gotik. Twoja sieć. A teraz tak mi się świetnie gra, codziennie wstaję i mam ochotę kurwa po prostu nagrać odcinek, nie? Z goticzka. Fajnie idzie seria, fajnie mi się w to gra, fajne są wyświetlonka. Kogo ją reperowałeś? Malniego. Jak to? Postarałem się, żeby nie wprowadziło to opóźnień w jego codziennych zajęciach. A, rozumiem, bo wiesz, właśnie się dziwiłem, że jak Balni mógł to zrobić, skoro w jego pracy nie ma żadnych opóźnień. Muszę przyznać, dobrze się spisałeś. No. Pamiętasz, jaki był układ? Pamiętam. Przekaż ludziom w gildii, że zacznę z nimi robić dodatkowe interesy. Wszystko. Mają o mnie dbać tak, jak ty starałeś się o nawiązanie ze mną współpracy, to za niedługo zostanę jakimś królem rybak? Miło mi to słyszeć. Do zobaczenia. Ciężkie paluchy. Dobra, mamy, słuchajcie, nowy wpis, wystarczy oddać teraz misję, prawda? Pójdę przekazać wieści Armarowi. Tak, wystarczy oddać misję. Mamy tu jeszcze kilka misji. Na przykład współpraca z Ramhom, ale to by musiał ją... musiałbym ją odnaleźć, a teraz chcę zorganizować przyczółek gildii w obozie niejakiego... no niektóre, któreś z tych misji zaraz zrobię, ale ten odcinek będzie taki montowany, bo nie będę was przecież zanudzał tym, jak ja teraz będę biegał z powrotem, czy szukał jakichś rzeczy, także oczywiście widzimy się, kiedy będzie kolejna misja. Bardzo treściwe ostatnio mam odcinki i oby tak kurwa pozostało. Widzowie, jesteśmy, słuchajcie, przy jakimś cmentarzu i jakieś, słyszę jakieś dziwne dźwięki, dlatego postanowiłem tutaj otrzymać to nagrywanie.
Aż mnie przeszły ciary, są tu zombie. Zobaczymy, czy znajduje się tu coś równie ciekawego, słuchajcie. Nie, są to zombie. Czy mamy szansę? No nie mamy, dobra. Także no za dużo was, widzowie, nie zabawiłem, bo widzimy się dalej, bo to nie pokazuję wam, jak biegam po lesie. Jesteśmy blisko zrobienia tej misji i znalezienia tego przyczółka, gdzie mieliśmy się dogadać z jakimś myśliwym. Ale przy okazji zabiłem orka, spotkałem orka, zabiłem, spotkałem psa orka, zabiłem. Spotkałem niedźwiedzia, też nam się udało, słuchajcie, zabić. Więc jesteśmy całkiem giga koksami na razie. A przecież skóra niedźwiedzia teraz 250 golda kosztuje. Nie wiem, czy Rita nie kupił za kurczę fajne pieniądze tej skóry. Więc no myślę, że git opłacalne. Ja się zatrzymuję i tego. I będziemy się widzieć jak... ale tutaj jak wszedłem to... Nie wiem, czy będziecie słyszeć. O. Nie. Był taki dziwny dźwięk, jakby ktoś mi chuchnął kurwa do ucha. Przeraziłem, mówię, otrzymam i ocie kryńca, ale jajca. No i fajne też, że u nich znajdujemy te nasiona, bo to muszę oddać, mam misję z nasionami, więc przy okazji oddamy nasiona. Także dzisiaj bardzo dużo misji, więc zatrzymuję i widzimy się zaraz. Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu, rozumiem, że Adelard chce, żebym zorganizował przyczółek gildii w obozie niejakiego Darte, czyli rozumiem, że Darte znajduje się od tutaj. Miało być jeziorko, jest to jakieś jeziorko, tutaj sobie połowiłem rybki, tutaj coś zabiłem. Tam widzę, jest jeszcze jakieś miejsce, do którego musimy się udać. Znaczy musimy się udać, możemy się udać, bo jest tam jasno, coś świeci, więc mogą być tam super fajne rzeczy. Także taki jest plan, ale na razie chciałbym porozmawiać z Darte i przekonać go, że pomysłem fantastycznym jest dołączyć do nas. To co jeszcze miałem powiedzieć, ale to już mi się nie chciało odtrzymywać nagrywania. Słuchajcie, tam znalazłem coś takiego jak upadły paladyn. Sobie zapisałem, to zjebany kościotrów w zbroi paladyna. Jak się domyślacie, nie miałem z nim najmniejszych szans i mnie kurwa one-shotował. Także nie miałem chyba, nie było sensu na te pół sekundy, w której chłop mnie one-shotuje odtrzymywać nagrywania. Ale no jest to tak zwany szef. Więc jest to lokacja na pewno nie na ten moment. Musimy na pewno mieć jakąś kurwa giga dojebaną zbroję, żeby go pokonać. Więc liczę na to, że jeszcze z kilka upgrade'ów zbroi dostaniemy. A teraz szybki save'ik i idziemy do tego Dante. Uzyskać ten przyczółek i przekonać go, że przecież fantastycznym pomysłem jest no dołączyć. Dołączyć do tak zwanej gildii kupieckiej. Podążę sobie tylko szluga i idziemy. Witam serdecznie. O, najpierw to ja się kimnę może. Najpierw się widzowie kimniemy. Trochę przeoszczędziłem, żeby nie używać jedzenia. O! Poszedł se. Halo, Dante. Kurwa mać, a tu stoisz, tak? Dobra. Już myślałem, że ty na polowanie się wybrałeś, ale jak tu stoisz, to my se kurwa, to jest bandyta! To nie jest Dante! Ale bandyta to akurat nie jest problem dla nas. W ogóle teraz powiem wam szczerze, że póki nie spotykamy jakichś upiorów i naprawdę jakichś kurwa cieniostworów. No. I. No dobra, nieważne, nie pytam. No to takie chodzenie po lesie to jest dla nas kurwa błahoska. Darte. Ej, ty. Najpierw dawaj mieszka i pogadajmy sobie. Darte. Zajmuję się tutaj głównie polowaniem. I nie mam niczego na sprzedaż. Wszystko dostarczam kupcom w mieście. Przyszedłem w imieniu gildii kupieckiej. Jest. W takim razie żegnam. Nie, posłuchaj. Jak leci? Zwierzyn jest coraz mniej w lasach. Napawa mnie to niepokojem. No to widzisz, to ja tu dlaczego pomóc. Nie chcesz współpracy? Bo nie. I możesz już sobie odejść. Nie zmienisz mojego zdania. Lepsi od ciebie próbowali. A wytłumaczyłeś im, dlaczego nie chcesz umów z Araxos? Jeśli nam powiesz, w czym problem, chętnie temu zaradzimy i obie strony skorzystają. Nie ma nic do tłumaczenia, marny najemniczyno. Ty i twoi nierozgarnięci kumple moglibyście to w końcu zrozumieć. Jeszcze czegoś chcesz? Bo jeśli przyszedłeś tylko w tej sprawie, to możesz już sobie iść. Słuchaj, ten przyczółek będzie mój. I nie wiem, czy ty jeszcze o tym wiesz. Chyba nie wiesz za bardzo. Darte nie ma zamiaru układać się z gildią. Spróbuję się rozejrzeć po jego obozie. Może znajdę coś, co mi podpowie, dlaczego czuję taką niechęć do Araxos. No dobra. Czy on się bardzo wkurzy, że mu zapierdolę esencję liczniczą? Ja bym się trochę wkurwił. Albo, że mu na przykład zapierdolę coś ze skrzyni. Istnieje taka szansa, że będzie trochę mat. Dlatego nawet bym stwierdził, że będzie mat. Dlatego mam jedną taktyczną
rzeczy, którą możemy zawsze wykonać. Kimamy się do północy, on mi każe wypierdalać z łóżka, no on idzie sobie w kimę, my wtedy klikamy tak zwany X, żeby się skradać i wtedy kradniemy mu kufer. I coś czuję, że w tym kufrze faktycznie znajdziemy jakąś odpowiedź na nasze pytanie. Znaleźliśmy też w ogóle notatkę, zapomniałem o tym. Zaraz wam je... O, list do ojca, proszę bardzo. Tutaj jakieś monety, strzały, cięciwy, malinę, spoko. Mamy dwie rzeczy do przeczytania, bo jedna z rzeczy to jest ta notatka przemokła chyba, którą znaleźliśmy, prawda? To było to? Tak, większość treści rozmyła woda. Utrata tej cholernej nogi kosztowała moją pozycję i szacunek dowódcy. Moja dobra żono, nie zamierzam wracać do domu i być do końca mych dni ciężarem dla ciebie. Z tego co słyszałem, bardzo dobrze radzisz sobie z prowadzeniem naszego wspólnego interesu. Kurwa mać, nienawidzę moich palcy, przysięgam wam. Od dnia dzisiejszego sklep przechodzi na twoją wyłączność postępu i z nim jak uważasz za słuszne. Wybacz mi to, co zamierzam uczynić. Podpisano B. A to nie jest czasem pismo do Rity? Okej. Okay. Jeszcze chyba znaleźliśmy coś takiego. To czytaliśmy? Chyba tak. Czyli zostało nam list do ojca. Synu. Czuję w kościach, że nie zostało mi już dużo czasu na tym świecie. Z tego powodu przypominam ci, że założyłem depozyt u Walkera. Ty mnie już nie będzie, udaj się do niego i zrób z tymi pieniędzmi co zechcesz. Wiem, że Walker jest młody, ale naprawdę ma łeb na karku. Pomnij moje słowa, ten młodzieniec jeszcze sobie wyrobi pozycję na Archolos. Złota nie jest dużo, dobrze wiesz z jakiego powodu. Wiąże z nimi Wiąże się z nimi moja ostatnia rada dla ciebie. Nie pracuj dla tych złodziei z Araxos. Kiedy będą próbowali cię zwerbować, odmawiaj im. Ja nie odmówiłem i skończyło się to tym, że kiedy nie chciałem wykonywać poleceń, to straszono mnie jakimiś osiłkami. A gdy sam miałem problem, to oczywiście odwracali się plecami i musiałem radzić sobie sam. Nie życzę ci podobnego losu. Twój kochany ojciec. PS. Glenwyn to piękna wyspa, pozbawiona jakichkolwiek najemników. Właśnie na takiej chciałem zakończyć żywot. No Sadek, no to co? Ale chyba Gildia teraz nie jest aż taka najgorsza. Może kiedyś była gorsza. Czyli wy wiecie, najpierw kradnij. A później... no, że nigdy nie kradnij, ale... Ale masz koncept. Najpierw trzeba... Cholera. Najpierw... No przeczytałem pismo. Najpierw trzeba, słuchajcie... No trochę wiecie, na boku porobić, żeby później robić coś oficjalnie, prawda? Zdaje się, Darte nie chce współpracować z Araxem ze względów osobistych. Muszę porozmawiać o tym z Adelardem. Aha! Czyli tutaj już nie zamienimy większej ilości słów niestety. Słuchaj, ja bym chciał się położyć na łóżku twoim. Imnąć się do rana. I musimy udać się, z tego co rozumiem, do miasta. Ja sobie jakie misje będę robić dalej ustalę. Gdzieś zmierzam. Na razie naprzód, ale nie będę wam tego pokazywał, bo tutaj głównie teraz chodzę i po prostu zabijam jakieś potwory. Tyle widzowie. Widzimy się jak będą jakieś konkrety. Dobra widzowie, jesteśmy na mapie mniej więcej tutaj. Ja sobie tak chodziłem, aż tak daleko nie zaszedłem, bo właściwie tutaj jest ten ziomuś, którego spotkaliśmy, a tutaj spotkałem ten... Mówiłem, że coś tu się świeci i będę chciał to odwiedzić. I faktycznie odwiedziłem, spotkałem tutaj bandytów, ale to co ciekawego spotkałem, to zaraz wam pokażę. Bo jest kilka kwestii, których chciałem w ogóle dzisiaj omówić. Pierwsza kwestia to jest taka, że widz napisał o tym, że jak byliśmy u Bodowina, to on nam taki pas ochrony przed ogniem, żeby nas ogniste ścierwojady nie biły. To jest pierwsza sprawa. Dzięki widzu, że napisałeś. Aczkolwiek już nic z tym informacją nie zrobię, aczkolwiek fajna ciekawostka. Byłem zobaczyć, czy wino nam się zrobiło. Nie zrobiło nam się. Czekam, aż przyśle ziomuś nam gońca i wtedy dowiemy się pewnie, co z tym winem. I będziemy mogli go spróbować i zobaczyć, czy wyszło nam dobre. Spotkałem żaboludzi, to takie orki, wyglądałem jak orki, o i nowy poziom, wyglądałem jak orki. No ale nazywałem się żaboludzie. Nie są zbyt mocne, właściwie to takie bobki podobne do dzika, na 3 hity padają. Za dużo też nie biją. O, no to dzik teraz nie pada akurat na 3 hity, tylko na hita. No ale chodzi o to, że nie były to najmocniejsze stwory świata.
A tam co jest? Tam widzę jakiś kurwa, co to jest? Tam widzicie, gdzie głową wskazuje? Co to kurwa jest? Co to jest? O kurwa, to jest ręka jakiegoś jebanego tego. Wydupcam stąd. O upadłych paladynach wam mówiłem. Jest jeszcze jedna kwestia, o której wam nie wspomniałem. To znaczy, ja czasem mówię, że ja mam po prostu czasem dobre przeczucie. Ciężko mi jest to określić. Ono nie zawsze działa, ale też często działa. I w tym momencie, kiedy płynąłem sobie, słuchajcie, rzeczką, to miałem takie przeczucie, że... Niczego tu nie znajdę. Kurwa, coś znajdę na dnie. Nie, pierwszy raz miałem takie przeczucie. I faktycznie dosłownie sekundę po tym znalazłem jakiś złoty pierścień, jakieś inne gówno, jakieś porażenie chyba. To było strasznie dziwne. Pomyślałem o tym i faktycznie tak się stało. Przedziwna sytuacja, ale takich sytuacji akurat ja mam w życiu dość dużo. Może nadawałbym się na jakiegoś tego wróżbita albo coś takiego, bo ja bardzo często przewiduję takie rzeczy. I to tak bez kapy. Ja nie wierzę w jakieś takie bajki, ale... No ale jak czujesz to na sobie, no to zaczynasz w to wierzyć, nie? Z drugiej strony mógłby być to czysty przypadek, ale takich przypadków w życiu dośmiewam kurwa zaskakująco dużo. No i tyle, przeczucie mi powiedziało, znalazłem złoty pierścień, jakieś porażenie, a to miejsce, do którego, w którym aktualnie jesteśmy, jest ciekawe, dlatego postanowiłem otrzymać odcinek i te kilka kwestii, które sobie zapisałem, to chciałem wam powiedzieć, co nas po drodze spotkało, czego wam nie pokazałem. Tutaj spotkaliśmy jakieś... O kurwa, co to jest bandyta brzytwiak jakiś zajebany? Przed chwilą ciebie nie było, kurwa. Nie było go przed chwilą, widzowie. Brzytwiak, ty, to brzytwiak jakiś kurwa Gigakox. Ale myślę, no nie, będzie ciężko sobie z nim poradzić. Teraz chociaż na chwilę, bo bardzo dzisiaj mięsisty odcinek będzie i jest. Więc chociaż na chwilę sobie powalczymy i zobaczymy, co to jest za miejsce. Wydaje mi się ciekawe, o słyszę jak strzelałem. Wydaje mi się ciekawe, dlatego pogadajmy. A jeszcze mam lekko uchylone okno, więc bardziej to słychać. Brzytwiak. Jest. Chodź tu. Halo, gra, ładuj się. Słuchajcie, to jak sobie poradzimy z brzytwiakiem? Sprawa jest dość prosta. Przyzwiemy coś. Coś kurwa przyzwiemy. Albo zapierdolimy. Nie no, przyzwiemy szkieleta. Może być kurwa przyzwanie szkieleta. Chodź tu, na brzytwiaka. Pyk. I szkielet. I napierdalasz brzytwiaka. I lecymy. No ja napierdalam, ty napierdalasz, razem napierdalamy, my ziomy. Tylko żebym brzytwiaka napierdalał, a nie kurwa szkieleta. I widzicie jak to się fest dopłaca? Nie wiem czemu tu robi, co tu robi brzytwiak i jeszcze jebany bandyta, ale to nie ma znaczenia. Tak? No załatwicie mój kościotrup. To jest szef. Zobacz. Jak my kurwa ziomy, co? Haha. Pewnie, że my kurwa ziomy. Dobra, ale już mi się nie przydasz, więc wypierdalasz. Ty też wypierdalasz. Jak to mówi klasyk. I co tu mamy, słuchajcie? Jest jakaś kopalnia. Jest miejsce, z którego możemy się teleportować. Z jednej strony chętnie bym przebył tą drogę do miasta, bo tu jest bardzo dużo expo po prostu, ale my już przy mieście w sumie jesteśmy. Ale jest bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, które można po drodze znaleźć, między innymi właśnie takie smaczki jak tutaj. I zawsze jakaś zwierzyna, zawsze to sobie coś expo, zawsze to sobie coś golda pofarmimy. Ten gold, 1700 golda może się wydawać dużo, ale tak naprawdę to nie jest dużo. Kiedy zastanowimy się, że to jest 1700 golda, a 1500 kosztuje zbroja, więc zastanówmy się. Jeden samorobek srebra, trochę tego, te srebrne złoże wydaje mi się OP, natomiast sam samorodek srebra akurat nam dużo nie daje, prawda? Ciężko, żebym teraz to znalazł. No coś tam daje 20 golda. No ale to nie jest jakoś pasjonująco i fantastycznie dużo. Co mnie bardziej interesuje to ta, czy znajdę tutaj na przykład runę do teleportacji. To mnie bardziej zastanawia. Runa do teleportacji. Bandyty już nic nie ma. Tutaj widzę też nic nie ma. Tutaj może coś ukryte. A mogę otworzyć te sarkofagi? A proszę bardzo, to nie wiedziałem. To ja chcę otworzyć. Poka. O, wiedza magiczna, krąg trzeci, spoko. Ręka szkieletu. Trochę musiałem zużyć topotek, ale widzę, że oddało. Jeszcze musiałem przyzwanie szkieletu tego zużyć, ale widzę, że oddaje. Więc gituwa.
Tutaj mamy buława generała Subliego. Okej. Okay. Hemat rycerskie ostrze, odnowa many i mamy tu piorun kulisty, obrażenie max 400, no. Na bank się fez opłaca iść w magię, no ale my już idziemy tutaj w tak zwane nie magię. Więc już nie będziemy aż inwestować. Tutaj jeszcze bandyta, coś można od nich wziąć. Może znajdziemy tu u nich runę. Jest runa. Do jaskini przemieścia Archolos. Proszę bardzo. Wytrych. Mądrość. A co to? Runy teleportacyjne, nowy wpis, okej. Okay. Mądrości generała Subliego. Wygląda jak stary pamiętnik żołnierza. Chętnie przeczytam historię związaną z tym miejscem. Pokaż mnie to. Dziennik Alice? To nie. Taki podobny ten dziennik, one mają taki sam kolor. Mądrość generała Subliego. Nigdy nie zrozumiecie generała... Nigdy nie zrozumiecie geniuszu generała Subliego. Ja na szczęście pobierałem nauki magów ognia i jestem znacznie mądrzejszy niż przeciętny żołnierz brytyjskiej armii. Bez najmniejszego trudu wyłapię wszystkie nawiązania do historii magii oraz etosu paladynów, które chętnie przemyca w swoich publicystycznych przemówieniach. Możecie się jednak domyślić, ile subtelnych odniesień i ukrytych anegdot można wyłapać nawet podczas jednego przemówienia generała Subliego. Na całe szczęście mi zostało to umożliwione. Zresztą, co ja mówię, szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Nie przez ślepe szczęście wyłapać mogę wszystkie te niuanse, lecz przez lata ciężkiej pracy, kształcenia się i zdobywania wiedzy. Mam nadzieję, że wy, moi drodzy koledzy, również kiedyś tej jasności umysłu zeznacie. Choć szczerze w to wątpię. Okej, okay. Takie małe tutaj, mały powiedzmy opis. Jakiś opis, może to za duże słowo, jakieś tło tego, gdzie, w jakim miejscu my się znajdujemy. No i tyle. Co mamy teraz zrobić? Teraz mamy się teleportować. Pod siódemką mam taką opcję jak teleportacja i zamierzam z niej korzystać. Gdzie się teleportuję? Prawdopodobnie do miasta. Ale jeszcze tego pewny nie jestem, więc widzimy się za chwilkę. Halo, halo widzowie, jesteśmy w mieście i biedna wdowa opowiedziała mi historię o tym, że jej mąż został wysłany na front, miał jakiś sklep i musiała go sprzedać i prosi o jakąś pomoc. A my, że mamy je w dobre serduszko, przekażemy jej 150 sztuk złota. Przyda ci się bardziej niż mnie. Dzięki ci. Wszystko, minus 150 golda. O, byś miał żyć. No, za 150 golda to ty kurwa. Plus jedzenie na miesiąc masz. Plus full HP. Możesz iść na walki, cokolwiek. Takie kurwa dobry gest, minus 150 golda, ale no trudno. Normalnie w życiu jakbym miał tyle siana, to też bym pewnie dał. Szczególnie w takim tempie, jakim my zarabiamy te pieniądze. Myślę, że jest w porządku. Myślę, że odda. Może, kto wie. Ale może kiedyś tu wrócimy i ona będzie miała sklep i nam powie: ło, za 150 golda odzyskałem sklep i teraz jestem milionerką i nam odda te pieniądze. Kto wie, widzowie? Kto wie? Idziemy, słuchajcie, do naszej pięknej gildii kupieckiej, do naszych koszar gildii kupieckiej, porozmawiać z naszymi ziomkami. A że jesteśmy blisko, to już chyba nie ma za bardzo sensu zatrzymywać, szczególnie, że to się znajduje, ta gilda nasza, tuż za rogiem. Mam wrażenie, że strasznie drepopulca. Bezdomny, to nie chcemy z nim gadać. Kurwa, co tak reaguje? Halo. GPU 88%. A nie wiem, czemu tak reaguje. Jak ścina gierę, nie? Co się dzieje? Nie wiem, o co chodzi. Z kilkoma tutaj ziomkami mamy porozmawiać, między innymi chyba z Adelardem. Już wiem, czemu Darte nie chce współpracować. Dlaczego? Cholera, to komplikuje sprawę. Czynniki osobiste trudno jest przezwyciężyć. Musimy się dokładnie zastanowić. Zaraz. Nie każ mi tam wracać, bo kurwice dostanę. Nie ma żadnych najemników na Glenvir? Przecież od dawna mamy tam placówkę. Ten list musi mieć ładnych parę lat. Gildia naprawdę tak działała? Cóż, niestety tak. Przez lata pieczę nad Araxos sprawowali chciwi kupcy nieliczący się ze swoimi ludźmi. Ja myślałem. Rozumiejący tylko cyferki i stosy złota w osobistych skarbcach. Na szczęście te czasy są dawno za nami. Teraz nawet Rada traktuje podwładnych z godnością. Co jeśli Darte zauważy kradzież? Czyli ukradłeś mu ten list? Pięknie.
Cóż, miejmy nadzieję, że nie zauważy. Pozyciłem. Chociaż skoro chcemy wykorzystać te informacje, to i tak się zorientuje. Trudno. Jakoś sobie poradzisz. Wierzę w ciebie. Ja... Dobra, coś mi przyszło do głowy. Nie ma sensu bić się z cieniostworem pięściami. Osobistych pobudek nie przeskoczymy. Zaproponuj mu, że zapłacimy za wynajem jego obozu i pozwolenie na obecność naszych ludzi w tym miejscu. Niczego więcej nie chcemy. Nie musi dla nas pracować, tylko nas tolerować. Ojej, czy to muszę tam wracać teraz. Daj mu to. A z drugiej strony odkryliśmy tą zajebistą miejscówkę. Więc mogę się tam fastem tepnąć. To jest akurat świetna informacja. Rzeczy jak potrzebne od zaraz. Dostaliśmy list. Chciałbym go najpierw przeczytać, o ile istnieje taka szansa. Nie my, ciągle mi się mylą przyciski. Ten list się nazywa... A to co to jest? Niebezpieczne traktaty na wyspie Archolos? Nie wiem. Jest ten list. Jak się nazywa przede wszystkim? Czy ja go jakiś kurwa znajdę tutaj? W tym stosie tych listów. Za dużo jest tych listów. O, to czytaliśmy. Za dużo jest tych listów. Lista składniku. Niewysłany list. To czytaliśmy, no tak, to jest ten list od tego zioma, co został zabity. Którego ścigaliśmy, wiadomość od gońca. Liścik doręczony przez gońca jest adresowany do mnie. No to już czytaliśmy raczej wszystko. Za dużo tych listów, kurwa, jakby one znikały chociaż albo coś. I bym wiedział, które albo przeczytane byłby napis, bo tak to jest tragedia. Podróż z Gildią, list do Herlisia. Herlika. Kurwa, masz jakieś dziwne imię. Strasznie. O postępie medycyny. Co? O postępie? Aha, to jest o tym, o Cyruliku. List w Starym Mieście. Ogłoszenie o licytacji domu w Starym Mieście. Siem? O. Nie czytałem chyba tego. Jeden z obywateli Starego Miasta, który w imieniu... Albo czytałem, ale jakby nie zwróciłem na to uwagę. Nie? Pewnie przeklikałem to po prostu. Sąd zarządził zastosowanie kary, które ma na celu odpracowanie wszystkich wyrządzonych sków i danie przykładu innym potencjalnym przestępcom. Ten majątek skazanego został skonfiskowany, a jego dom w Starym Mieście zostanie wystawiony na licytację, która odbędzie się w najbliższym czasie. Dokładne informacje zostaną rozwieszone na tablicy w najbliższym czasie. O. Wszyscy zainteresowani obejrzeniem budynku zaproszeni są w okolicy Austerii Ernesto na Starym Mieście. No my chyba jeszcze jazdy do Starego Miasta nie mamy. Gdzie to kurwa będzie? Obudź się. Obudź się. Lista pracodawców. Zarejestrowani niebezpieczne tereny. Informacje odnośnie fali w końcu. Notatka zerwana z tablicy. To może? Nie, to z licytacji. No to... Nie, to może taki zamknięty to jest list, tak? Na przykład to. Albo taki. Albo ta... O, szkolenie w Araxu. O, oferta dla Darte, to jest. Darte, jestem żołnierzem i nie lubię owijać w bawełnę, jak niektórzy członkowie naszej organizacji, więc wyłożę naszą ofertę krótko. Za udostępnienie twojej placówki dla naszych gońców oraz najemników otrzymasz zapłatę w wysokości 200 sztuk złota tygodniowo. O kurwa, ale dużo. Oczywiście pokryjemy wszystkie dodatkowe koszty, które mogą wynikać z powodu obecności naszych ludzi na twoim terenie. Będę oczekiwał twojej odpowiedzi w ciągu kilku najbliższych dni. Oczywiście jeśli jest coś, co możemy zrobić, by uczynić dla ciebie tę transakcję bardziej przystępną, to chętnie wysłucham twojej propozycji. No bardzo uczciwie, bardzo w porządku chyba. Pablo! Coś się zmieniło? Coś nowego? Nie, Pablo sobie tu shieluje, ale ma fajną zbroję, nie wiem czy taką miał wcześniej. I z kimś tu jeszcze mam porozmawiać, nie jestem pewien czy to nie z Lorenzo w ogóle. Mam ręce. Masz ręce pełne roboty. Chciałbym potrenować? No, chciałbym, ale chyba nie mam tyle w ogóle... A nie, no mam punkty nauki. Mógłbym jeszcze te 5 zręczności sobie dojebać. Co bym nie mógł, jakbym mógł. Albo łuk się nauczyć. Dwa razy. Kurwa, nauczyłbym się łuku dwa razy. Albo jakiejś alchemii. Kurwa, już nie wiem co mam się uczyć. A, uczę się łuku. Dwa razy łuk. Niech będzie. Ty, jak łukiem mi kuszą? Nauczyłem się łuku, a przy okazji mi wzrasta też kusza. No dobra, spoko. Nauczyłem się łuku, bo dzięki temu będziemy też szybciej strzelać i jakoś celniej strzelać, więc to spoko. Będę mógł z daleka pach, pach, pach i po tutaj zwierzętach czy tam innych. Jak odkąd czasami się bandytach.
Mam do ciebie koła. Nie wiem, czy wam pokazywałem tą misję. On mi kazał zbierać koła. Bo mówi, że mu się zepsuł tego. Czy tam zepsuł mu się, albo chce zbudować nowy jakby powóz. I jak spotkam jakieś koło po drodze, w starych takich tych, to mogę je zebrać i mu oddać. Więc zebrałem i mu oddałem jedno. Wędrowny kupiec, ty raczej ciekawego nic nie masz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Najbardziej na czym mi zależy, to oczywiście na przepisach oraz oraz na zręczności, miksturkach zręczności, które TBH kosztują 1500 golda. Więc te pieniądze bardzo szybko znikają, kurwa, z mojej sakiewki. Z kim my tu mieliśmy porozmawiać, bo jak ja tak mam chodzić w kółko, to mi się nie chce. Ta ryba nie śmierdzi. Liam powiedział, że chętnie rozwiążę, pójdę przekazać wieści Armarowi, do Armara. Armar Aram, Armar Armar. Do ciebie nic nie mam. O! Chcę. O, no to nie chcę jednak. Armar. Gdzie był kurwa Armar? Armar. Hej. Armar, no wydaje mi się, że w gildii kupieckiej powinien być kurwa Armar. Prawda? Mam nadzieję, że się nie mylę, no. No raczej Armar powinien być w gildii kupieckiej, ale kurwa, gdzie ja go znajdę? Armar, Armar. Z imiona imię kojarzę, ale tak kurwa ciężko. Zobaczmy, może zaproponuję dla Lorenzo w zamian za namówienie rybaka Liama do współpracy. Rekompensatę dla Lorenzo mi zaproponował. Czyli to nie będzie chłop stąd. Niestety, czyli tą misję no nie oddam teraz, bo nie będzie był ten Armar. Niestety ja do imion nie mam pamięci, bym musiał sobie przypomnieć. Ale może przekazujemy coś Lorenzo, może jakaś nowa misja? Coś się stało? Marvin, miałeś już okazję odwiedzić naszą kopalnię? Nie, ale bardzo bym chciał. Moment, 95% wydobycia. Chociaż może to i lepiej. Chciałbym, żebyś udał się do kopalni i popracował w niej jakiś czas. Jeszcze za darmo? Spójrz, jak wygląda sytuacja. Porozmawiaj z ludźmi, wydobądź trochę złota. Ale nie zdradzaj nikomu wewnątrz, że należysz do gildii, ani tym bardziej, że to ja cię wysłałem. Gdy już będziesz wiedział co i jak, to wróć do mnie. Powiem ci co dalej. Okej, ale kopalnie złota kogo? Bo chyba sam... Co to było? Chyba są dwie kopalnie. Kto kim jest? Lorenzo będzie miał dla mnie zadanie, ale powinien udać się do kopalni złota należącej do gildii kupieckiej. Mam zachować się jak zwykły górnik i zobaczyć jak tam jest. Okej. I dalej mi przekaże informacje. Rozumiem. No to wydaje mi się, że 37 minut odcinka. Dzisiejszy odcinek był bardzo zbity i bardzo pomontowany i wydaje mi się bardzo treściwy, jeśli chodzi o wykonywanie misji. Więc też wydaje mi się, że kurwa, pora się udać do tej kopalni. Zobaczymy, popytamy jeszcze z dwa zdania, zamienimy i zakończymy odcinek, prawda? Oczywiście, że prawda. Ingor, słuchaj, kowalstwo byś mógł mnie nauczyć, no. Strójkoczy też bym kupił. No ale niestety, kurwa, mnie nie stać. Masz jakieś fajne, fajniejsze łuki? Nie masz fajniejszych łuków. Masz jakieś fajne eliksiry? Nie masz fajnych eliksirów. Pas gońca. Ze strojem gońca Araxos plus obrona przez wszystkim plus 5 i dajesz premię do zręczności. A my jaki mamy pas aktualnie na sobie? Zobaczmy. Gdzie są te pasy? My mamy pas awanturnika, który daje nam z pancerzem kolczastym. No to ja bym to sprzedał i kupił ten pas gońca. Pohandlujmy, słuchaj. Dawaj mi ten pas, bo on się wydaje kurwa łakomym kąskiem. A ja ci odprzedam ten gówniany pas. To ty na to. Cyk. Dogadani? Ja myślę, że jak najbardziej. Minus 500 golda widzę, czy coś takiego. Czy na 250, czy ilekolwiek to kosztowało. Ile to kosztowało w sumie? 400? 500! Gocie krinca. Ale dobra. Ale zawsze to daje mi zręczność i jeszcze plus 5 obrony do wszystkiego, więc zajebiście. Fajnie, że się powoli uczymy łuków. Fajnie, że mamy tak zajebistą zręczność. Mam dużo skór, które pozbierałem. Czy my chcemy te skóry sprzedawać teraz? Wydaje mi się, że nie, bo te skóry się czasem przydadzą do wytwarzania łuków albo coś takiego. Więc wydaje mi się, że na razie spasujemy. Musimy ściągnąć niestety zbroję gildii. I tak chyba pas możemy zachować, bo wydaje mi się, że ten pas... Powiedzmy, że mogliśmy, nie wiem,
upić, wydaje mi się, że to nie będzie problemem. Passam, raczej zbroja. I myślę, że udamy się, słuchajcie, do tej kopalni, jak najbardziej. Kopalnia Gildii Kupieckiej. Pamiętacie, jak my tam byliśmy w tej kopalni, ja mówiłem, że idziemy stąd, bo coś czuję, że tam jeszcze wrócimy? No to tak jak mówiłem, nie ma co rushować tych wszystkich miejsc, bo my do tych miejsc tak czy prędzej czy później tak właśnie czułem, że zostaniemy wysłani. Chodź tu, panie wilku, zobaczymy, jak śmigam teraz z łuku. A jednak jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Kurwa, myślałem, że już nie chce cię atakować. No z tą celnością to się kurwa za dużo nie poprawiła, tak szczerze. Chrząszcza, czy chce zabić? No kurwa, pytasz. Oczywiście, że chce zabić chrząszcze. Plus jeden mięsa chrząszczowego. Co to jest kurwa za szum? To jestem kurwa nad morzem? Co tu się dzieje? A wieje, tak wieje, bo my w górach jesteśmy. Gdzie jest ta kopalnia kurwa, bo widzę dwa wejścia. Tu jest kopalnia? Witam serdecznie. Dwa wejścia są do kopalni? Wędrowny kupiec. Pokaż, może masz coś ciekawego. Masz coś ciekawego? Lud północy, nie. Pióro, nie. Naboje, raczej spasuje. To jest zwykły najemnik, a tutaj co się znajduje? Witam, witam serdecznie. Najemnik i fyn. Najpierw przeczytajmy regan książki. Zawsze to XP. Proszę i wydobycie plus 3. No i elegancko. Jeżeli oczywiście sobie chcecie to przeczytać, dla mnie to nie jest ważne. Sobie przeczytacie i mamy 98% wydobycia. Fyn. Dawaj mieszka i pogadajmy. Nazywam się Fyn i jestem odpowiedzialny za rekrutację do kopalni oraz wymianę urobku górników na złote monety. Szukasz może pracy? Tak. Chciałbym pracować jako górnik. Zaraz się przekonamy, co potrafisz. Chodź za mną. Oj, dużo potrafię. Jestem naprawdę kurwa giga dobrym górnikiem. Na to wychodzi. O! Widzisz te bryły? No. W większości została opróżniona, ale powinno wystarczyć do sprawdzenia twoich umiejętności. No dobra, pokaż. Samorodek złota. Cyk. Odkup. O kurwa. O kurwa. Cholera, dawno już nie widziałem, żeby ktoś tak profesjonalnie operował kilofem. Ja pierdolę, jesteśmy bogaci. Masz tę robotę. Dzięki. Dobra, podsumujmy. Z kilofem radzisz sobie nie najgorzej. No zajebiście se radzę. Dobry z ciebie górnik. Należysz także do naszej organizacji. Skąd wiesz? Finalne warunki umowy, jaką mogę ci złożyć, są następujące. A ty skąd wiesz? Otrzymasz połowę wydobytego urobku. Połowę? Dodatkowo nie zapłacisz nic za wejście do naszej kopalni. Swoich trzeba wspierać. Łe. Chciałbym jedynie przypomnieć, że warunki nie podlegają negocjacji, a umowa jest ważna od czasu wejścia do kopalni, aż do wyjścia z niej. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym wejściu będziesz musiał uiścić opłatę wejściową. A przy opuszczeniu kopalni zostanie pobrana należna część urobku. A skąd wiesz, że jestem od was? Podpisujemy? Nie brzmi to jak dobra oferta. Lepszej u nas nie dostaniesz. Jeśli ci nie pasuje, to zawsze możesz zbierać rzepę w Silbach. Jasne. Brzmi jak całkiem sensowne warunki. Wyśmienicie. Oto umowa do podpisania. No dobra, dawaj, dawaj białko, podpisuję. Na ziomu. Nie no. A skąd ty wiedziałeś, skurwysynie, że jestem od... gotowy, udaj się do środka. Coś tu chyba... Jeszcze jedno. Jeśli masz przy sobie jakieś bryłki złota, to lepiej nie wchodź z nimi do kopalni. Wychodząc, zostaniesz rozliczony ze wszystkich posiadanych. Aha, to co mam z nimi kurwa zrobić? I skąd oni wiedzą, że ja jestem kurwa tym? I co ja mam z tymi bryłkami złota niby zrobić, z tymi powiedz? Mam w kurwę tych bryłek złota teraz, 20. Czemu bryłki złota są kurwa mniej warte niż bryłki srebra? Ktoś mi to wytłumaczy w ogóle? Mógłbyś przerobić je na monety. Ktoś z odpowiednią formą mógłby przerobić ją na monetę. Do wytwarzania wyposażenia. Pewnie jakbym był kowalem, to bym zajebiście umiał tego, wytwarzać te rzeczy. Skąd ty kurwa wiedziałeś, kto kim jest? Lorenza będzie miał dla mnie zadanie? No tak, tak. Skąd ty wiedziałeś, że jestem z Gildii? Znasz wszystkich ziomów na pamięć? Co się dzieje? Dobra. Wydaje mi się ogólnie, że idziemy do tego, że trzeba sprzedać to. Chociaż no kurwa. Dobra, bo te 20 bryłek będę sprzedawał, przecież ja to sprzedam za 7 powiedzmy. 70... 140 golda, ja mam to sprzedawać, no, no, no.
No dobra, no niby stuwa to zawsze stuwa, co? Chociaż ja ostatnio tak rozdaję te pieniądze, jakby nie miały znaczenia. Tam jest ciekawostka tak zwana w nocy, jak się przychodzi. O! Są te, ja potrzebuję ich głowy, więc na pewno się tam udamy na razie na dół. Zrobimy tak, słuchajcie widzowie, udamy się do tej kopalni w następnym odcinku i tam porobimy rzeczy. Dzisiaj idziemy jeszcze na dół. Idziemy na dół, ja zabijam te potwory, sprawa jest prosta. Ja zabijam widzowie potwory, jedziemy do miasta, sprzedajemy bryłki, kończymy odcinek. Proste, proste, a tu w ogóle są te ule. Można z nich miód chyba wydobyć, już tu kiedyś byłem w ogóle. Też nie wiem czy mówiłem. O, ale my z daleka, no nie no, jest ręcz kurwa polepszony został. Zobacz chłopie, skąd my zastrzeliliśmy tego ścierwojada. Jest lepszy ręcz, podoba mi się to. No dużo tu rzeczy fajnych zbieram, plus ja i tak muszę zabijać te potwory, bo z nich, te ścierwojady i tak dalej, bo z nich jakby te nasiona do misji potrzebuję. Chociaż czy nie zakończymy teraz odcinka, no bo tu co my tu mamy ciekawego kurczę robić, no nie? Ja będę tu chodził, ja będę tu zbierał rzeczy, nic już się dzisiaj ciekawego chyba nie wydarzy, chyba że ktoś nas zaczepi w mieście. To zrobimy tak, każdy kto już nie chce oglądać, to dzisiaj już fabularnego obiecuję, że nic nie zrobię, chyba że ktoś nas zaczepi, no to już nie będzie jakby moja wina. A tak to po prostu idę sobie teraz pofarmić, pozabijać potwory, nic się więcej ciekawego raczej nie powinno tutaj wydarzyć. Taki na chillku sobie jeszcze z 10 minut pofarmimy, czemu by nie. Jak ktoś już nie chce fabularnie, kurwa mnie straszą. I biedne ptaki. Co teraz latałem i dostałem rikoszetem. No ja jakoś turbo, no z drugiej strony, no każdy lubi fajerwery. To nie lubisz fajerwerów? Ja lubię fajerwery, no chyba że ktoś się boi, nie? Na pewno są osoby, co się boją. Jak boją się ludzie burzy, no to na pewno fajerwerów też się boją. Uwielbiam fajerwerki, ale kurwa mać. Te ptaki. Trzeba znaleźć jakąś tego, jakieś inne rozwiązanie. No, 2021. Nie potrafimy wymyślić czegoś kurwa lepszego, jeżeli napierdalać jak pojebani tymi. A wy kto? Witam serdecznie. Bandyci? A nie, strażnicy miejscy. No dobra. Co wy tu robicie? Chuj wie, a w sumie może ich spytam. Miał nie być nic fabularny, a i tu dupa jak zwykle. Słuchaj, hej, strażnik, co wy tu robicie? W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Warantu, każdy podróżujący tym traktem podróżnik jest obligowany do uiszczenia należytej opłaty na rzecz miasta Archolos oraz jego dobrych mieszkańców. Daj mi tu w chuja lecisz. Co takiego? My to zapłacić musisz, tłomoku. Wydawało mi się, że my to płaci się za przewożenie towaru. Wydawało mi się, że my to płaci się za przewożenie towaru. Spod jakiego kamienia wylazłeś, kolego? Czasy się zmieniają, a wraz z nimi prawa królewskie. Ktoś fuje lecisz. Płać, albo ponieś konsekwencje. No to ja nic nie dostaniesz. Nic ode mnie nie dostaniecie. Śmiesz sprzeciwiać się prawu gubernatora? Wyciągaj. Prawu gubernatora? W żadnym wypadku. To wy cuchniecie przekrętem na kilometr. Widzę, że jesteś bardzo uparty. W takim razie weźmiemy to złoto z twojego trupa. Rozerwę. Dobra, ale to jakieś boby są, fest. Dobra, ja myślałem, że to naprawdę poważni przeciwnicy, a to jakiś kurwa strażnik miejski. Nie no, wy tak myślicie, że wy sobie w chuja będziecie lecieć? Jak zwykle kurwa, strażnicy miejscy, zawsze w chuja lecicie. Pozdrawiam, jak ktoś z strażnikiem miejskim i to ogląda. Nie wyszło w policji, co? Nie no dobra już. Nie gnębimy nikogo. Ale co, no taki mały żarcik, wstrzyknięcie w nos. Nie znajdę. To był jeden z nielicznych rzeczy, które mi wyszło ostatnimi czasy, więc jestem trochę, nie będę ukrywać, dumny. Idziemy dalej, kurwa, ja w ogóle idę w miejsce. Spotykam się z światem, o którym nie wiedziałem, że istnieje, czy jak to tam było. Nie wiedziałem, że tu takie przejścia są. Na chuja tu idę, bo widzę kretoszczury i już muszę zabić te potwory. Normalnie muszę pofarmić, bo to są fajne skóry, to są zawsze fajne rzeczy, to są nowe mieszki, tu się coś dzieje, tutaj expimy golda. Wy oczywiście myślicie, że trafię tamtego kretoszczura stąd?
Ale by były jaja, jakbym trafił. Nie, chyba za daleko. Chociaż pewnie jakaś szansa na to jest. Za dużo tu jest potworów, żeby po prostu ich nie zabijać, przysięgam. No zobaczcie, kurwa, już widzę jakiegoś tego, sierwojada. Będę tu chodzić. 30 lat, złoto jakiś tutaj, bandyta. Pewnie ta straż miejska zabiła. Znaczy bandyta, właściwie to bardziej na kupca wygląda, niż na bandytę. No tyle, no nic, farmimy sobie, farmimy. Tak jak mówię, to już taka bardziej chillowa część odcinka. Idę jeszcze po te kretoszczury, później się wracam, później ja idę zabić te polne bestie, one się chyba... Nie, to są leśne bestie? To te modliszki takie wielkie, bo one z nich... Muszę uzbierać 25 głów i będę mógł je fajnie sprzedać w miejscu tych piratów. Ja nie wiem, jak to miejsce się nazywało, więc taki jest plan, żeby mieć na jutrzejszy odcinek coś fajnego, albo na kolejny odcinek, bo to... Nie wiem, różnie się pojawiają te odcinki, czasem jutro, czasem po prostu jest to kolejny odcinek. Kurwa, jest za dużo potworów, no już dobra, cofam się, widzowie. Bo tu kurwa skończę czyszcząc wszystko, co mogę czyścić. Ja już tak mam, że czasem jak widzę po prostu coś, że mogę te potwory mucić, no to biegnę w to, biegnę i mucę jak pojebany. No i spędzam na farmieniu, grindingu tak zwanym, sporo czasu. To jest fajne na streamka albo coś takiego. No bo teraz już powiedziałem, że nic się ciekawego nie wydarzy, więc jakby jak ktoś nie chce, no to też nie ogląda. Widzę ten posążek i nosa. Ja już tu ciąłem drewno? Pewnie już tu byłem, no pewnie już tu 30 razy kurwa byłem. Zamiast mnie. Kurwa, w tym deszczu nic nie widać, nie? Ni chuja nic nie widzę. Wschodni fiołek. Nic tu nie widzę. O kurwa! Jak? Poczekaj. Co tu się kurwa dzieje, że tu jest troll? To jest to miejsce, w którym ja byłem... Co kurwa? He? He? No nie pierdol, że to jest... Jak to jest możliwe? No tak, no w sumie my daleko bardzo już poszliśmy. No dobra. Właśnie kurwa tak mówię, skądś już kojarzy to miejsce. No to ja już bym poszedł do niego i oddał tą misję, a powiedziałem, że nic fabularnego się nie wydarzy. Niektórzy widzowie już może poszli. I myślą, dobra, to się nic ciekawego nie wydarzy, nie zobaczą tego. Ekskluzywnie dla widzów, co zostali, oddajemy misję. Jutro wam powiem, na samym początku sobie zapiszę, żebyście zobaczyli na samą końcówkę, bo tam oddaliśmy misję i tu zakończymy odcinek. Oj, albo i nie, bo tutaj kogoś kurwa nie ma. Wróciłem do obozu Darta, ale myśliwego nigdzie nie widzę. Rozejrzę się po okolicy, może poszedł na polowanie. Dobra, jutro zrobimy tą misję, na dzisiaj to by było tyle. Czyli w sumie się nic nie wydarzyło, tak jak mówiłem, pozabijałem 5 potworów. Tyle, widzimy się jutro, dzisiaj, nie wiem kiedy są odcinki, różnie wpadają. W każdym razie w następnym odcinku, raczej 2 razy dziennie, więc nara widzowie. Nie wiem jak to jest chronologicznie teraz. Dobra, o widzę, tam się bije, dobra, to dokończymy jutro, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Siemalski, wesołych nowych roków. No ta, proste, siema.